dobry. Grafin 23. Brax DC3 Orlen Coltrans. Na Skierniewice jedzie. S13A. Następny stój. Semafor wiszący. Odrę prowadzi Hussars 005. S2 na wiszącym. I stojący też pokazuje S2. Thank you.
Konem Pani Rezydentej Wysokiej Kierniki do stacji Kupno przez stację Jackowice-Żyj Gminy za pociąg Ełka-Łódzkiej kolei aglomeracyjnej relacji z Kierniwicy Kupno zatrzyma się przed most do CKB. Stanowo wjazd autobusu o godzinie 8.09.36. A w pociągu osobowy kolei mazowieckich do stacji Otwór przez stację Sokaty Warszawa Zachodnia Warszawa Śródmieście stoi na torze drugim przy Weronie pierwszym. Pociąg osobowy kolei mazowieckich do stacji Otwór przez stację Sokaty Warszawa Zachodnia Warszawa Śródmieście stoi na torze drugim przy Weronie pierwszym. Stanowo wjazd autobus o godzinie 9.39. Chyba pociągu, a nie autobusu. Pociąg tylko stacji do stacji Szczecin Główny przez stację Kutna Wrocław, Stron Główny, Bydgoszcz, Główna Siła Główna, odjedzie z celu pierwszego przy Broni pierwszym. Pociąg tylko stacji do stacji Szczecin Główny przez stację Kutna Wrocław, Stron Główny, Bydgoszcz, Główna Siła Główna, odjedzie z celu pierwszego przy Broni pierwszym. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Jedenasty Gryfin, tylko Staszic. Wypaście 81.
Warszawskiej, kolej aglomeracyjnej ze stacji Łódź Widzew na tor ósmy przy drodze drugim pociąg kończy bieg. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi perronu. Pociąg Intercity Lublin ze stacji wozu Wielkopolski Zielona Góra Główna do stacji Lublin Główny przez stację Kierniewice, Żyrandów, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna na metru idzie na tor 6 przy peronie drugim. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 16, 15, 14 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 13, 12, 11 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 22, 21 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 12. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg Kałkowskiej kolei aglomeracyjnej do stacji Łódź Widzew przez stację Zgierz Łódź-Kalicka stoi na torze 8 przy peronie 2. Planowy odjazd pociągu o godzinie 10.08.
jest wierzchu stolicka, podjedzie trup, na go przybrał i drugim. Musimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Łowicz, stop. Pociąg dalej stoi pod wyjazdowym w kierunku Skierniewicz Cechaczowa. Kiedyś przed modernizacją, gdzie pociągi w tym miejscu miały postój techniczny w celu przepuszczenia innych składów. I teraz to się właśnie powtarza. Nie wiadomo teraz ile postoi. Na razie przejazd jest otwarty w Wierchowicach na obu liniach 11 i 3 linii. I wszystko jasne, czemu stoi, bo coś jedzie od Skierniewic teraz. Zatrzymania, to jest zachować ostrożność i otrzymać od krawędzi peronu.
to był ten Captrin 206 EU07. Te koła. Skoda z tymi platformami dalej stoi pod wyjazdowym. Coś jeszcze będzie jechać chyba. Cześć. Recenzja S2 podaje. A towar dalej stoi. I tu zaczyna mi się podobać. Ciekawe ile jeszcze postoi. Jeszcze jedzie Ełka od Skierniewic. Dopiero co wyjeżdżają ze Skierniewic. A jednak rusza teraz na Skierniewicę.
1567. Osiemnaście. Kombo. Flir 3, marszałek zjeżdża w tory postojowe. Dalej do Kutna pojedzie ZKA. Pociąg Intercity Kujawia ze stacji Piła Główna do stacji Chełm przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna na łańcuch Lublin Główny biegnie na tor 6 przy wyronie drugim. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 10, 11, 12 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 13, 14 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 15, 16, 17 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 14. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi peronu.
Jubileuszowy Kujawiak. Chyba te kontenery Laudy.
pociągu Kałuskiej kolei aglomeracyjnej ze stacji Łódzki zjedzie na tor 8 przy peronie drugim. Pociąg Kałuskiej kolei aglomeracyjnej ze stacji Łódzki zjedzie na tor 8 przy peronie drugim. Pociąg kończy bieg. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg Intercity Zielona Góra ze stacji Zielona Góra Główna do stacji Warszawa Wschodnia. Planowy przejazd pociągu o godzinie 11.42 przyjedzie z opóźnieniem około 10 minut. Pociąg Intercity Zielona Góra ze stacji Zielona Góra Główna do stacji Warszawa Wschodnia. Planowy przejazd pociągu o godzinie 11.42 przyjedzie z opóźnieniem około 10 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty za opóźnienie pociągu. Przepraszam. Trzynaście. Pociąg osobowy kolei mazowieckich do stacji Mińsk Mazowiecki przez stację Sucharze Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście podjedzie z celu drugiego przy peronie pierwszym. Musimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Tamara z Bekami od Sochaczewa. Jeszcze coś od Skierniewic, ale na razie Placencja trzyma. Kamień tam zostawił, no. M2-200.
Zielona Poznanie, przy stacji Zielona Górogłówna do stacji Warszawa Wschodnia, przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Jedyna, to Szulce, Przybyłom, Drugimy. Opóźniony poziom intercity Zielona Górogłówna ze stacji Zielona Górogłówna do stacji Warszawa Wschodnia, przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Jedyna, to Szulce, Przybyłom, Drugimy. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc, czy wagony numer 16-15 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 14-13 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 12-11 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 14. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Kałuskiej kolei aglomeracyjnej do stacji Łódź-Widzew przez stację Zgierz-Łódzka-Wiska o jeździe stołu Łódznego przy bramie drugim.
Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Dziesiątka do Przedmieścia, a trzynastka do Łodzi Widzewa. Dwieście jeden O008.
Intercity Mewa, ze stacji Świnoujście do stacji Warszawa Wschodnia przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, wjedzie na tor 6 przy peronie drugim. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 11, 12, 13 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 14, 15, 16 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 17, 18, 19 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 16. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi peronu. Następny podany, wiszący wyjazdowy, S13A. Pociąg osobowy kolei mazowieckich ze stacji Warszawa Wschodnia wjedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociąg osobowy kolei mazowieckich ze stacji Warszawa Wschodnia wjedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociąg koszty bieg. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg Intercity Podlasiak ze stacji Suwałki do stacji Świnoujście. Planowy przyjazd pociągu o godzinie 13.03 przyjedzie z opóźnieniem około 25 minut. Pociąg Intercity Podlasiak ze stacji Suwałki do stacji Świnoujście. Planowy przyjazd pociągu o godzinie 13.02 przyjedzie z opóźnieniem około 25 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Gamma. Coś izolator przyjechał od góry. Flirt 09. Dziewięć i dziesięć flirty KM. BHH.
jedna platforma Klip. Na Skierniewice to. Uwaga, fotel pierwszy, przederalnie pierwszy, przejedzie lokomotywa bez zatrzymania. Fotel pierwszy, przederalnie pierwszy, przejedzie lokomotywa bez zatrzymania. Musimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu. Pociąg Intercity Podlasia z wystawki Szybowski do stacji Świnoujście. Planowy przejazd pociągu o godzinie 13.02 przyjedzie z opóźnieniem około 25 minut. Pociąg Intercity Podlasia z wystawki Szybowski do stacji Świnoujście. Planowy przejazd pociągu o godzinie 13.02 przyjedzie z opóźnieniem około 25 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty za opóźnienie pociągu. Przepraszamy. Pociąg Rukałów i kolej aglomeracyjnej do stacji Skierniewice przez stację Bełku podjedzie z celu 8 przybieranie drugim. Pociąg Rukałów i kolej aglomeracyjnej do stacji Skierniewice przez stację Bełku podjedzie z celu 8 przybieranie drugim. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Dziesięć osiemdziesiąt, 10:31. Gamma podane pod wyjazdowym na Skierniewice. Pociąg Tyłka Zamojski ze stacji Lubieszów Miasta i Lublin Główny do stacji Gorzów Wielkopolski i Kołobrzeg. Planowy przejazd pociągu o godzinie 13.36. Przyjedzie z opóźnieniem około 10 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty za opóźnienie pociągu. Przepraszam. Zmiany pociąg Intercity Podlasia ze stacji Suwałki do stacji Świnoujście przez stację Kutno-Koniec, Poznań Główny, Szczecin Główny, wjedzie na to pierwszy, przybyłomi pierwszym. Opóźniony pociąg Intercity Podlasia ze stacji Suwałki do stacji Świnoujście przez stację
Kutno, Konin, Poznań Główny, Szczecin Główny, Wiedźminator pierwszy, przy bronie pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 11, 12, 13 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 14, 15, 16 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 17, 18, 19 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 16. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Pociąg Tylko-Zamojski ze stacji Powierzchów Miasta i Lublin Główny do stacji Kozłów Wielkopolskich koło Brzeg planowy przejazd pociągu o godzinie 13.36. Przyjedzie z opóźnieniem około 10 minut. Pociąg Tylko-Zamojski ze stacji Chrubieszów Miasta i Lublin Główny do stacji Kozłów Wielkopolskich koło Brzeg. Planowy przejazd pociągu o godzinie 13.36 przyjedzie z opóźnieniem około 10 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszam. Siódemka prowadzi Podlasiaka. EP08. Tutaj wagoniki brudne, a cztery ostatnie czyściutkie. Taka czystość PKP Intercity. Powierzchów Miasta i Lublin Główny do stacji Kozłów Wielkopolski Kołobrzeg przez stacji Kutno-Wocławek, Toruń Główny, Bydgoszcz, Główna, Biła Główna. Wiedźminator pierwszy przy peronie pierwszym. Opóźniany pociąg Tylko-Zamojski ze stacji Powierzchów Miasta i Lublin Główny do stacji Kozłów Wielkopolski Kołobrzeg przez stacji Kutno-Wocławek, Toruń Główny, Bydgoszcz, Główna, Biła Główna. Wiedźminator pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 16, 15, 12 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 11, 10 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu. W wagonie numer 15 prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy.
mi 10. Jedna jednostka czysta, a druga brudna. Ta pierwsza brudna, to druga czysta. Radio, ale baterie będą zamknięte, słuchawki, żeby mnie nie słyszeli. Marszałek. Byk w tej chwili obecnie się wygasił, patyki opuszczone, ale rozjazd jest przestawiony, to jest dziwne. 14.55, pociąg się wygasił, patyki opuszczone, reflektory zgaszone, prędko to nie pojedzie. W maszynie się godziny skończyły i dlatego. Kolejowe numery i nie oraz głos w ustawie.
Jeden. Kolejny podsyp nowych wagonów. Raz, dwa, trzy, cztery. Sprawa z podsyłami. Osiem. Kombo. Na procencji stoi. Zero, zero, trzy. Griffin. I ta mewa. Kombo tradycyjnie. Mazowieckie do Celestynowa. Mazowieckie zwolniły szlak. Powinien tego, że pociąg powinien z pretensji ruszać. Laudy chyba.
wykoszony byk 933 z beczkami. Wcześniej spodziewałem się zbożówek, ale są beczki transzem. Ławy azoty podkrzepowo. To może długo posposać ten byczek. Co może posać? Dopiero co laudę poleciała, aż kolejny jedzie. Znowu zaczyna padać jeszcze, no. Był spokój przez chwilę i znowu.